Cześć Przemku, spotykamy się tradycyjnie już trzeci rok z rzędu na poletkach rzepaku łozimego w naszej stacji hodowlano-doświadczalnej Limagrę w centralnej Wielkopolsce. Cześć Jacku, witam ponownie. Mam nadzieję, że mimo że pogoda nas nie rozpieszcza, uda nam się nagrać fajny filmik. Mamy tu pełną kolekcję naszych odmian. Siew wykonaliśmy w ubiegłym roku 30 sierpnia. Zastosowaliśmy zaprawę grzybobójczą, lumipozę oraz nasz biostymulant Starcover. Plantacja chroniona była także przeciwko chwastom. Zastosowaliśmy preparat Belcar z kliperem ze względu na to, że nasze pola doświadczają mocnej ingerencji bodziszka. Tutaj oczywiście, skoro jesteśmy w dwójkę, no to wiadomo, że będziemy się raczej skupiali na tym ochronie przed szkodnikami, tej początkowej ochronie przed szkodnikami w kontekście zastosowanej lumipozy. To jest kolejny rok, kiedy odmiany firmy Limagrę są chromione przez lumipozę i jak widać na polach ta zaprawa sprawdza się. No dokładnie. Wiemy, że mamy co roku silną presję śmietki i moim zdaniem to najlepsze rozwiązanie, które skutecznie pozwala ograniczyć żerowanie larw. Dokładnie tak, Jacku. Tutaj śmietka staje się tak naprawdę na dzień dzisiejszy tym kluczowym szkodnikiem, na który musimy zwracać uwagę. Nie tylko ze względu na to, że występuje bardzo powszechnie na naszych polach, ale także dlatego, że larwy śmietki w tym początkowym okresie atakują chyba najbardziej ważny organ rośliny, czyli korzeń. Tak? Jeżeli pozwolimy, żeby larwy żerowały bez przeszkód, przegryzając wioski przewodzące, to nie tylko osłabiamy roślinę na samym początku wzrostu, powodując przez to, że ona troszeczkę w gorszej kondycji będzie wchodziła w stan spoczynku zimowego, ale też będzie miało to swoje konsekwencje później na wiosnę. Zdecydowanie tak. Zresztą przecież wiemy, że co roku borykamy się z okresami stresu, suszy, niedoboru wody i tym bardziej waga systemu korzeniowego jest tak istotna. Dokładnie, tym bardziej, że jeżeli przerwiemy te wiązki, to jak wiemy, korzeń idzie wtedy bardziej w bok, nie w głąb, więc właśnie dostęp do wody staje się na wiosnę i składników pokarmowych przez to staje się bardzo kluczowym elementem. Musimy także o tym pamiętać, że lumipoza działa systemicznie w roślinie, czyli musi być ona jakby nadgryziona przez owada, w tym przypadku jeżeli mówimy o śmietce przez larwę śmietki, więc na korzeniach widać takie nadgryzienia, które nie wchodzą w głąb, nie przerywają tych wiązek, o których mówiliśmy, natomiast same te nadgryzienia później roślina jest w sposób normalny w stanie zregenerować i dzięki temu nie ponosi konsekwencji. Natomiast z tego, co się orientuję, to firma Limagrę ma dodatkowy środek, który jakby wspiera w tym momencie tą roślinę w rozwoju. Tak, Przemku, jesteś dobrze zorientowany. Możemy się pochwalić, że mamy innowacyjną rzecz, jeżeli chodzi o zaprawianie nasion. To jest biostymulant, który się nazywa Starcover. Stosujemy go we wszystkich naszych odmianach w zaprawianiu, po to, żeby jeszcze lepiej mogły te odmiany wykazać się wysokim potencjałem plonowania. Jest to, jak powiedziałem, innowacyjny produkt, połączenie żywych kultur bakterii Bacillus amyloquefaciens ze specjalnym wyciągiem z indyjskiej rośliny Ciamopsis psoraloides. To połączenie zapewnia równomierny, bardzo dobry rozwój systemu korzeniowego, który, tak jak wcześniej powiedzieliśmy, no, zapewnia dostarczenie roślinie niezbędnych składników pokarmowych i wody. Także myślę, że to jest dodatkowy element, który wspomaga początkowy rozwój, ale nie tylko, bo Starcover działa przez cały okres wegetacji, stymulując rozwój, wzrost systemu korzeniowego, jego właściwą budowę. Ale z tego, co jak się nie mylę, to jeszcze należy powiedzieć, że tak naprawdę on też wspomaga, jakby przyspiesza gojenie się tych uszkodzeń na korzeniu. Dodatkowo ma również działanie regeneracyjne, ponieważ bakterie zasiedlają system korzeniowy, można powiedzieć rosną razem z systemem korzeniowym, namnażają się i odgrywają przez cały okres wegetacji swoją rolę. Widoczne tutaj za nami odmiany rzepaku były wszystkie chronione, tak jak mówiliśmy, tym zestawem, czyli lumipoza i Starcover. No i widać, że całkiem fajnie wyglądają i obiecująco wyglądają, jeżeli chodzi o plon. Rzeczywiście, w pełni zgoda, Przemku. Jak widać, plantacja prezentuje się okazale, rośliny pięknie przezimowały. Mimo że mieliśmy mokrą zimę, a
pole akurat, na którym się znajdujemy, jest gliniaste. Natomiast uważam, że zaprawy podziałały bardzo dobrze. I może w tym miejscu warto przypomnieć, że zaprawa to tylko 1,5% nakładów rolnika na koszt całej uprawy, więc jest to koszt znikomy, a w znacznym stopniu decydujący o powodzeniu całej uprawy. Zgadza się, ten koszt jest niewielki w porównaniu do reszty, natomiast też musimy pamiętać o jednym, że nawet przy niskiej presji szkodników na jesień przyjmuje się, że w przypadku braku ochrony około 5% plonu tracimy tak naprawdę na samym wejściu. Jeżeli presja będzie większa, to ten procent straty jest zdecydowanie większy. Więc jeżeli popatrzymy sobie z tej perspektywy, to prawidłowa ochrona na tym początkowym, wstępnym etapie rozwoju rośliny staje się bardzo kluczowa i mająca bardzo mocne przełożenie na końcowy efekt uprawy rzepaku. No cóż, Przemku, wobec tego dajmy szansę rzepakowi osiągnąć właściwy plon, najlepszy plon. Ja myślę, że zabezpieczyliśmy od strony zapraw to wszystko, co mogliśmy najlepiej. Rzepak jest w bardzo dobrej kondycji i należy życzyć tylko udanych plonów. Na koniec, korzystając może z okazji, chciałbym zachęcić rolników do wyboru odmian Lima Green, tym bardziej, że w tym roku poszerzyliśmy naszą kolekcję o nowe kreacje, a także o nowe cechy zabezpieczające plon. Oglądajcie nas na Facebooku, śledźcie nasze katalogi, kontaktujcie się z naszymi przedstawicielami handlowymi. I do zobaczenia na polach.